Siema. Cześć, witajcie na kanale Kolba TV. Ja jestem Julka, a jest dzisiaj ze mną Morgan. Cześć, dzisiaj razem z Julią zważymy swoje plecaki i zastanowimy się, jak zmniejszyć masę plecaka o połowę, nie tylko na wycieczki górskie. Zanim sprawdzimy, co masz w plecaku, to go zważmy. Mamy taką wagę na baterię elektroniczną. Ile tam ci wyszło? 4 kilo. Mój plecak powinien być nieco cięższy. Wytarujemy sobie go. 7,2. Wow. Zobaczymy, co spakowałam do plecaka. Butelkę filtrującą z Greyla. Zestaw, kuchenka i mój ulubiony czajnik. Bidon na wodę. Kawka. I jedzonko z Leo Fooda. Mamy kawę, mamy 3 ciepłe posiłki, których masa sumaryczna jest poniżej 0,5 kg, więc na tym na pewno oszczędzamy wagę. Ja tu mam jeszcze taki camelback, M-tak, i myślę, że prawie 0,5 kilo jesteśmy w stanie zaoszczędzić, jeżeli zrobimy tu małą modyfikację. Do plecaka założymy sobie ten bukłak. Butelkę na wodę, nalgankę usuniemy z naszego ekwipunku, a Grail oprócz tego, że jest filtrem, jest też butelką na wodę, zwłaszcza gdy zaczynamy naszą wędrówkę w takim miejscu jak to, w którym możemy zaczerpnąć wody. Możemy sobie tę startową masę ograniczyć. Wkładamy nasz bukłak, naszą butelkę Graila z wodą, jest tu niecałe 0,5 litra, nasze jedzenie, czajnik, kawa, kubek i kuchenka. 3,5 kg. Czyli mamy połowę masy mojego plecaka. Ja zabrałem termos z kawą, 3 litry wody, fasolkę po bretońsku Arpolu, tuszonkę wojskową z Arpolu i drugą tuszonkę wojskową z Arpolu. Sumaryczna masa tych dań to też jest 1,5 kg. Tak naprawdę chodziło o reprezentację tych dań, niekoniecznie, że to musi być tuszonka czy fasolka. Równie dobrze moglibyśmy mieć dwie fasolki. W słoiku danie do plecaka to nie jest najlepszy pomysł. Ten słoik może nam się poczaskać. To co, Julka, pijemy kawę? Pijemy! Dobra, pyk. Pyk. W rozwiązaniu mojego plecaka tuszonka wojskowa jest fajna na zimno i można sobie ją po prostu zjeść. To fasolka po bretońsku, w zasadzie też w moim rozwiązaniu nie mamy niczego, w czym moglibyśmy ją podgrzać, więc tutaj też przydałoby się nam jakiś podgrzewacz, jakiś cokolwiek innego. Ale tak jak mówiłem, jest to tylko reprezentacja, równie dobrze mogłoby być więcej tuszonek. Napiszcie w ogóle w komentarzu, co ze sobą zabieracie w teren. Może przekonacie się do rozwiązań Leo Foodowych. Ktoś często podróżuje i kupuje nawet tylko kawę. I wszędzie płacisz 2-3 dychy, jak sobie policzysz kilka weekendów, to za te pieniądze sobie zestaw kawowy spokojnie w miesiąc czy dwa na niego odłożysz z tych kaw, zaoszczędzisz te pieniądze na kawie robionej niezależnie. A jak policzysz właśnie sobie jedzenie, ceny na przykład takiego nawet Leo Fooda z cenami jedzenia gdzieś tam na szlaku, to ten Leo Food możecie niejednokrotnie nawet taniej wyjść. A jest to smaczne jedzenie, zresztą jadłeś kruszonkę dzisiaj. No, jedzenie z puchy też ma taki fajny plus. Otwierasz i jesz, nie musisz stracić czasu na przygotowanie, ale ciężko jest go podgrzać, nie jest to ciepły posiłek. Zwłaszcza jak zmokniesz, jest ci gdzieś zimno i napić się właśnie tej ciepłej kawy. To jest zawsze wybór, gdzie jedziemy, co będziemy robić, jeżeli jedziemy bardziej tak, nie wiem, kempingowo. Na przykład sami sobie gotujemy posiłek w jakimś tam kamperze, zresztą tam już z reguły jest kuchenka. Ale jak idziemy w góry, może warto się zastanowić, żeby te 3 kg, 4 kg z plecaka odjąć. Zwłaszcza jakbyśmy na przykład szli w dwójkę, no to już tej wody zamiast 6 litrów, czyli 6 kg, mamy filtr i ta masa się rozkłada. Jest jedna kuchenka, jeden filtr. To już nie jest kolejna waga dla kolejnej osoby. Jest bardzo gorące, ale podmucham sobie i spróbuję, jak smakuje. Ale rymuje. Ej, no dobre! Nie spodziewałam się, że takie dobre będzie. Czy nie zaproponowałbym ci czegoś niedobrego?
YoFood oferuje nam fajne rozwiązania, jeśli chodzi o te posiłki, ponieważ jeśli nie dojemy takiego makaroniku, w moim przypadku, zawsze możemy go zamknąć i wrócić do niego z powrotem. Będzie on zimny, ale możemy do niego wrócić i go zjeść. I jest też coś takiego w tych opakowaniach, że jak już troszeczkę zjemy, to możemy oderwać tutaj w połowie. Jest to wygodniejsze. Możemy dokończyć po prostu w wygodniejszy sposób. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale w każdym schronisku, jak przyjdziesz i poprosisz o wrzątek, to ci dadzą. Wiesz co, kiedyś tak było, 20 lat temu na pewno. Myślę, że nie zmieniło się za wiele. A wy, jeżeli wiecie, to napiszcie, czy dostaliście jakoś ostatnio wrzątek w schronisku. Ja od dłuższego czasu zabieram za sobą kuchenkę, wodę i filtr, więc nie korzystam z tej opcji, ale myślę, że to dalej funkcjonuje. Twój plecak ważył połowę tego, co mój. Zgadza się. Miałaś opcję ciepłego posiłku. Mhm. Opcję kawy. Kawę akurat piliśmy moją, ale równie dobrze mogliśmy sobie ją zaparzyć. Ja miałem opcję szybkiego spożycia. Szybka woda bez filtracji, bez konieczności znajdywania jakiegoś zbiornika. Ale tutaj już widzisz, kończę swoją wodę i mam kolejny śmieć, który muszę zabrać ze sobą. Wiadomo, że idąc w las, idąc w góry, to co ze sobą przynieśliśmy, zabieramy, nie wyrzucamy śmieci. A taka puszka może być szczególnie groźna dla dzikich zwierząt, bo one będą czuły zapach tego jedzenia, tak, będą chciały ją wylizać, mogą się naprawdę poranić. Powinniśmy też ze sobą zabrać jakiś worek na śmieci, a w twoim wypadku tak naprawdę nie musisz mieć tego worka. Nie muszę, ponieważ mogę wszystkie te śmieci, tak jak tutaj zostało mi po makaronie, mogę to po prostu schować do plecaka bez żadnego woreczka ani bez niczego, ponieważ jest to zamknięte szczelnie i wyrzucić, jak będę w mieście, do kosza. Ej, no ale nie zakręcaj tej butelki. Tak, dlaczego? Bo więzisz krople na tysiące lat. Kiedy zostawiamy wodę w takiej butelce i wyrzucamy ją do kosza, nie jest to dobre, ponieważ właśnie więzimy tą wodę i ona nie ma jakby możliwości wyparowania do natury z powrotem i też zajmuje sporo miejsca w takim śmietniku. Zawsze pamiętajmy, że taką wodę trzeba wylać, bo ona wtedy wraca po prostu do natury. Tak, jak sobie ją zostawimy odkręconą, to ona nam odparuje. Ja ją zakręcam po to, żeby mi się nie wylała do plecaka. Okej. Okay. Czy jestem usprawiedliwiony? Dobra, my chyba będziemy już wracać do domu. Pamiętajcie, że jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na TikToku, jesteśmy na Facebooku. Dokładnie. I nie zapomnijcie dać łapki w górę i przywalić z dzwona, zasubskrybować kanał i zostawić komentarz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku. Cześć!